Cześć wszystkim, Papa z Pasteria 2, odcinek 34, w piątym dniu naszego maratonu za 700 subów z Pasteria 2 jest to drugi film w tym piątym dniu maratonu. Okej. W przypadku Pasterii to jest ten drugi film, bo patrząc na cały dzień to już jest to film siódmy. Szósty. To jest szósty film. Okej. Obecnym holidayem jest Starlik i Jubileusz. Znaczy opłaca się... No w sumie już mamy kupione przecież. No już robiliśmy na to dekoracje, no to... No kasę trzeba oszczędzać na następnych holiday. Starlik i Jubileusz jeszcze trochę z nami pobędzie. Jakby nie jesteśmy w środku tego ranka. Czy w tego holidaya. Rank 18 jest do wbicia. Następnym rankiem jest do wbicia rank 19. No 19 rank teraz będziemy wbijać. Spróbujemy użyć tych makaronów. O, tutaj musi być zielone. Może akurat te wszystkie typy makaronów ktoś zamówi i one będą mogły do kogoś trafić. Okej, Punch Hitway. Gwiazdeczki już są twoje. Punch. Za mocno się już przygotowało. Ravioli jeszcze raz. Okej, i teraz... tutaj trzeba wyłączyć to. Bo jeszcze chwila i dzwoniłoby wszystko naraz, o. A łyżkę mam jedną, nie? Wszystko naraz to może dzwonić, jak ja mam to wyciągnąć z gara, ale jak mam mieszać, no to nie użyję łyżki do wszystkiego w jednym momencie. Czyli trzeba spowolnić to wtedy. Okej, te makarony tutaj, które są niepotrzebne, no to one będą sobie stać i czekać na klienta. Czyli dwa gary mam zajęte. Może ktoś się zamówi takie makarony i nie będą się o nich wstawiać już. Dwa gary są zajęte, a dwa gary są wolne. Tutaj jeszcze gar jest zajęty, ale już no właściciel na te gwiazdki klient, bo ten chętny zamawiający te gwiazdki, no to już jest. Albo rezerwujący. Osoba, dla której są zarezerwowane te gwiazdki, no dobra, to tak to nazwiemy, to już czeka w kolejce. Siedząc przy stoliku. Spaghetti nie, potrzebujemy gwiazdki. Enjoy. Dokładnie, muszelki też mamy gdzie użyć. Tylko nie będę ich na talerz wykładał, bo jeszcze trzecie zamówienie jest po drodze. Mieszamy. Tu. Pięknie. I nasz Kingsley. Okej, perfekta, nie ma. Z tą posypką coś nie pykło. I chyba coś jeszcze tam zostało zrobione niedokładnie. Kiełbasek ma być 4. 4 pomidorki, no i 1 składnik holidayowy, czyli no gwiazdka. Chlebek za chlebkiem. I waj, a ty chyba chciałaś te. No nie chciałaś tych. Ty chciałaś spaghetti, ale jak się okazuje, spaghetti też już mam gotowe, nie? Jak ładnie. Czekajcie, a do czego mi to? No właśnie, do czego mi to? Do niczego. No, z białym sosem to ja już tu wydaję. Tu potrzebny był sos ten holidayowy. I zamówienie przez to zostało spalone. Czyli trzeba je jeszcze raz gotować. A więc robimy 4.
pod zamówienie czwartą osobą dzisiaj była Ninjay. Ninjay to zamawiała. Nara. Nie potrzebuję tego. Potrzebny jest ten. Mieszaj to. I... no, muszelki. Muszelki i będzie złotko u Grimmy. Closer by to zamawiał? Jeżeli Closer to zamówi, to te makarony do kogoś trafią. To jedyne makarony, które dzisiaj nikomu nie wydałem. Przyspieszam te gwiazdki, żeby zaraz po piątce zrobić trójkę. Tu czwórka. Perfekta nie ma. Ale i tak setki za czekanie nie utrzymamy przez zamówienie trzecie, które jest jeszcze niezrobione. A już powinno być zrobione. Tylko się ten sos... nałożył się nie ten sos, co trzeba. Radlin, o. Gwiazdeczki jeszcze dla ciebie. Czyli te makarony nara. Ale tu potrzebujemy gwiazdki wstawić. Parmezanik. Pieczareczki. I teraz możemy zrobić trójkę. Czyli dla Bomber. Wyciągamy z gara. Parmezanik teraz. Kurczaczki. Gwiazdeczki. Jeszcze jedno. Mieszaj to, wyciągaj to. Okej. Tu. Perfekt. Perfekcik jakiś wyszedł. Mamy komplet perfektów, czy nie? No, komplet perfektów już jest. Tutaj ten trójkątny. No i teraz Grimmy. Czyli pierwsza osoba, co złoto będzie miała, nie? Wyciągnij i niech ta woda tam wyleci. Trójka. O, jeszcze trafiłem z chlebkiem. O, miałbym perfekt, nie? Byłby perfekt, jakby ten sos się źle nie nałożył. No chyba, że przy nakładaniu tamtego sosu źle to oblałem, no to... no to może, był, może by perfekta faktycznie nie było. No jakby nie jakbym mógł tak nie czekać długo, to perfekt byłby. Niestety była skazana na długie czekanie, bo nie miałem dla niej makaronu i nie miałem jak tego zmienić. Tutaj jeszcze sprawa tych perfektów. Siódma strona to jest, nie? Cztery osoby mają srebro. Jedna z tych czterech osób właśnie zdobywa złoto. No, Grimmy. I pierwsze złoto w Pasterii 2. No, perfekcyjne nie wychodzi. Tutaj jest zamówienie Radlin. I ona tylko posypki zamawiała serowe. O, i tutaj jest medalik. No bo to jest piąty tydzień, nie? Tutaj zdobywamy u Closerów brązowe gwiazdki. Brązowe medale. Jeszcze dwóch Closerów tego brązowego nie ma. Dwóch Closerów. 19 rank. Blue Cheese Buddy. Blue Cheese Buddy. 800 punkcików na rank następny potrzebujemy. Maple Shot. Ładnie postrzelane w tą tarczę. Teraz no i wystrzelane ładnie.
do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć!